Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało, już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto składamy się na finisz tego 6 rozdziału według Ewangelii, według świętego Jana. Ewangelia według Jana, musimy zrobić parę założeń, żeby ją dobrze zrozumieć ten fragment, cały 6 rozdział. Ewangelia według Jana powstaje około, w zaokrągleniu, 100 lat, około roku setnego, czyli około 70 lat po śmierci i po zmartwychwstaniu Jezusa. Jan jest to ten człowiek, który stoi jako jedyny pod krzyżem, więc on pisze, uwaga, proszę to dobrze zrozumieć, on pisze tę Ewangelię po czasie. On relacjonuje, co było. Dlatego tam są te słowa: Jezus od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą. Dlatego są tam też słowa, ponieważ Jan pisze Ewangelię do określonych ludzi, że ciało na nic się nie przyda, duch daje życie. Bo były takie już wtedy ciągoty, te około 100 lat, 70 lat po śmierci i zmartwychwstania Jezusa, już były takie ciągoty, że liczy się tylko ciało, że duch jest nieważny. Więc Jan pisze też Ewangelię, żeby pokazać: halo, halo. Jezus uczył nas też czegoś innego. Teraz wejdźmy w to wszystko, co tam się dzieje. Zadałem kiedyś młodym ludziom pytanie, czy płakałeś kiedyś przez Boga? Czy z powodu Jezusa Chrystusa płakałeś kiedyś? Czy Bóg kiedyś wyrządził ci krzywdę? Żaden nie udzielił mi twierdzącej odpowiedzi. Mało tego, po latach jeden z tych młodych ludzi siedzących wtedy tam w tłumie przyszedł do mnie i przypomniał mi to pytanie. Ksiądz mi kiedyś zadał pytanie, czy płakałem kiedyś przez Boga. Ja wtedy w Boga nie wierzyłem, dzisiaj przychodzę, bo chcę Go poznać. Kim jest Jezus Chrystus? Przytaczam tę opowieść, tę historię z mojego życia, bo tam mamy konkretne słowa obietnicy. Bóg mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne w sobie. Czy Bóg wystawił cię kiedyś do wiatru? Czy masz powód? Jak tak się uczciwie, szczerze zastanowisz? Myślę, że tego nam brakuje. Jak się tak uczciwie i szczerze zastanowisz, czy masz powód, żeby powiedzieć Panu Bogu: ja tobie nie wierzę? Chyba problem polega na tym, że my mało się spotykamy z Panem Bogiem, że obłożyliśmy Go naszą tradycją, o tym będzie za tydzień, że mamy swoje naleciałości, potem Bóg do nas przychodzi i jest zupełnie inny, niż my sobie wyobrażamy. Wtedy jest szemranie, o tym już było w poprzednich tygodniach. Ale my nie spotykamy Pana Boga osobiście i wtedy nie zadajemy sobie tych uczciwych pytań. Jezus mówi: jak będziesz pił moją krew, jadł moje ciało, masz życie wieczne w sobie. Ja nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. A ty? Te wszystkie słowa wypowiedziane przez Jezusa są skierowane do jego uczniów. Halo, halo, do jego uczniów. On nie przekonuje nieprzekonanych.
on przekonuje tych, którzy już jakby zaczęli w niego wierzyć. Uczniowie to wszyscy ci, którzy szukali go, którzy widzieli jego cuda, którzy już mieli mnóstwo powodów i dowodów na to, żeby zobaczyć Jezusa i pokazać sobie, zobaczyć i powiedzieć: kurczę, to jest ktoś więcej niż człowiek. To jest być może prorok, a być może jeszcze ktoś więcej. Kim on jest? To byli ludzie, którzy już zadali sobie to fundamentalne pytanie: Chryste, Jezu, kim Ty jesteś? No i dzieje się rzecz bardzo ciekawa, bo to właśnie Jego uczniowie powiedzieli: trudna jest ta mowa. Nie, któż jej może słuchać? To właśnie Jego uczniowie poszli sobie w siną dal, już z Nim nie chodzili. Znudzili się? Skończyły się cukierki? Nagle Jezus przekroczył ich wyobrażenia, więc powiedzieli sobie: Ty nie jesteś taki, jak my chcemy, więc papa? Kto tu jest dla kogo? To my jesteśmy na obraz i Boże podobieństwo, czy przykrawamy Boga do swoich potrzeb, do swoich podobieństw, do swoich obrazów? To jest szokujące, że Jego uczniowie, nie poganie, nie wstrętni ateiści, wojujący z Bogiem i Kościołem, z księżmi, ale Jego uczniowie, ludzie, którzy dzisiaj siedzą w ławkach, mówią sobie: nie, przesadził, nie, to za trudne, nie, tak być nie może, ja pójdę sobie. Ale gdzie pójdziesz? W swoją religijność, w religijność po swojemu, na własne widzimisię, według własnych potrzeb? Bo gdzie pójdziesz? To musiało być szalenie przykre, trudne doświadczenie dla Jezusa. Szokujące, że się z Niego nie wycofał. Szokujące, że nie uległ presji tłumu, że nie był populistą, że nie zrobił czegoś pod publiczkę. No w końcu jest Bogiem. Ale to musiało być dla Niego bardzo przykre. Wiele razy to przeżywałem i zawsze jest mocne ukłucie w sercu, gdzie ktoś jest blisko, gdzie ktoś się pięknie modli i pewnego dnia patrzysz i jest puste miejsce w kościele. Ktoś był, już go nie ma. Nie wiesz, dlaczego go nie ma. Obraził się, stało mu się coś, nawet nie zadzwonił, nawet nie powiedział, że proszę księdza, ja już sobie daję spokój, mnie to nie bawi. Tylko po prostu pewnego dnia go nie widzisz. Szalenie przejmujące, przykre doświadczenie dla księdza, a co dopiero dla Pana Boga, który dźwiga myśli, smutki, cierpienia, problemy nas wszystkich. Myślę, że to było bardzo przykre dla Jezusa, kiedy wielu Jego uczniów sobie poszło w siną dal. Jednocześnie mamy kapitalny moment na to, żeby wytłumaczyć, że wśród tych uczniów było 12 apostołów. Apostołowie wchodzili w skład uczniów. Z uczniów Jezus wybrał apostołów. Ale kiedy w Piśmie Świętym, kiedy Jezus mówi, że uczniowie to jednocześnie kimś innym, inną ekipą jest 12 apostołów. Chciałbym tam być. Chciałbym zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy tłum ludzi sobie idzie, papa, widzieli cuda Jezusowe, nakarmili się Jego chlebem, spijali miód z Jego ust i nagle sobie mówią: papa, a ten stoi. Ciekawe, jak to wyglądało. I pyta 12: a wy? Wy też chcecie odejść? Ale odwaga, ale siła, ale miłość, ale prawda, ale szczerość. Nie wiem, jak to nazwać. Chciałbym tam być. Czy i Ty chcesz odejść? Fajne jest to, co mówi Piotr. To jest to, co wielu ewangelistów zapamiętało w różnej formie. Ty jesteś świętym Boga, a myśmy uwierzyli, poznali. Ty masz słowa życia wiecznego. Fajne jest to, co mówi święty Piotr. 12 zostało. Chociaż pewno presja tłumu odchodzącego była potężna, pewno nie było im łatwo zostać. Ciekawe, co ich przy Jezusie zatrzymało. Ciekawe, jak to jest, że jedni odchodzą, a inni wciąż wiernie przy Nim trwają. Różne są powody, bo my jesteśmy różni. To była pewno dramatyczna, przejmująca scena. Ale fajne jest to, co powiedział święty Piotr. My zostajemy. Co tak naprawdę wybrał? Co wybrali ci, którzy odeszli? Zyskali coś, czy stracili? Piotr i apostołowie. I ci, którzy zostali, zyskali coś, czy stracili? Kto miał rację? Zostaniesz, czy odejdziesz? OK 24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś.
zawsze, kiedy chcesz.